Jako zapalony ekolog gór pojechałem na wymianę studencką do Holandii i tam wpadłem w bagno. Do grupy, która się zajmowała odtwarzaniem mokradeł w Holandii. I tam się nauczyłem, co to jest restoration ecology. Tam się nauczyłem, że oni starali się dowiedzieć, zaszokowany, że oni starali się przywrócić łąki kaczeńcowe, które jeszcze u nas były powszechne i były czymś zwyczajnym. I dowiedziałem się, że oni jeździli do wschodnich Niemiec i do Polski, żeby zobaczyć i zbadać, jak działają torfowiska, żeby spróbować przywrócić u siebie to, co stracili. No i w tej grupie zrobiłem pracę magisterską, a że jak się już w bagna wdepnie, to trudno z nich wyjść. To się przeciągnęło na doktorat, a później różne koleje losu sprawiły, że wciąż się zajmowałem tymi bagnami od bardzo różnych stron. Habilitację też zrobiłem z metod czynnej ochrony i restytucji torfowisk niskich. Więc mówię o tym, żeby pokazać, że jak się, że nisza, która jest dosyć wyjątkową specjalizacją, może stać się misją na całe życie. I w międzyczasie, przez te 20 kilka lat, temat się z niszowego zrobił mainstreamowy. Znaczy ilość znaczy ilość bagien, zabagnienie mediów w ostatnich czasach, to jest coś, o czym naprawdę nie mogłem nigdy marzyć. Nagle w ciągu kilku ostatnich lat, dwóch właściwie, mokradła się przebiły do świadomości społecznej. Tylko pewnie nie ma się z czego za bardzo cieszyć, albo nie tylko się trzeba cieszyć, bo to się stało oczywiście na tle narastającej katastrofy klimatycznej. Znaczy, ja się cieszę, że zorientowaliśmy się, że bez naprawy przyrody, w tym mokradeł, sobie nie poradzimy. Niemniej tempo zmian, które obserwujemy w świecie, w przyrodzie, jest rzeczywiście przerażające, więc to, że media, ludzie najróżniejsi interesują się bagnami, to jest trochę Schadenfreude, no bo przy okazji interesują się dlatego być może, że nasz świat płonie. I ja właśnie chcę powiedzieć o tym, że naprawa bagien, których bardzo wiele straciliśmy, może nam bardzo pomóc. Może nam pomóc jako i ograniczenie zmian klimatycznych, i adaptacja do tych zmian. Niezależnie od tego, czy nam się uda, to bagien potrzebujemy. Zaczynamy. Jeżeli ktoś ma bardzo palące pytanie w trakcie, powiem coś zaskakującego, z czym się nie zgadzacie, albo coś trzeba stanowczo doprecyzować, to proszę je zadawać. Ja mam podgląd czatu, najlepiej drukowanymi literami, to wtedy mi się rzuci w oczy. Ja zacznę od pożaru, bo to jest to, czym ludzie w Polsce w kontekście bagien żyli jeszcze niedawno i wciąż to pamiętamy. I jak mnie zapraszaliście, Radek mnie prosił o wykład w imieniu Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, to zaczął od pytania, że jest wielka potrzeba, żeby skomentować ten pożar bagien biebrzańskich. Więc ja od tego zaczynam. To był największy w historii, jeśli chodzi o powierzchnię, pożar. I mieliśmy w nim bardzo dużo szczęścia, że spaliła się tylko roślinność. I ten pożar pod niektórymi względami był wyjątkowy i był obrazem tego, co się dzieje w przyrodzie w naszych czasach generalnie, a pod niektórymi względami był czymś, co się na bagnach może zdarzać często. Pożar powierzchniowy roślinności wiosną, roślinności na torfowisku,
nie jest czymś wyjątkowym w przyrodzie. To są obszary otwarte, gdzie jest po poprzednim sezonie wegetacyjnym nagromadzona duża ilość suchej biomasy roślinnej i ona może zapłonąć spontanicznie bądź wskutek rozprzestrzenienia pożaru, który my wywołaliśmy. Wypalania łąk, iskry z rury wydechowej samochodu, niedopałku papierosa, butelki i tak dalej. Tych powodów, z których pożary wybuchają w naszych czasach, jest oczywiście znacznie więcej niż w naturalnych warunkach, zanim my się pojawiliśmy w krajobrazie Doliny Biebrzy czy gdziekolwiek indziej, gdzie są torfowiska. Dlatego kiedyś zapewne występowały one znacznie rzadziej, ale występowały. Jeżeli robimy badania torfowisk i grzebiemy w torfie, a torfowiska w niesamowity sposób zachowują pamięć po tym, co się tam wydarzyło, to od czasu do czasu natrafiamy na węgiel drzewny, który pokazuje, że bagna również przed obecnością człowieka w krajobrazie płonęły od czasu do czasu. Więc jest to poniekąd czynnik naturalny. Natomiast to, że ten pożar poszedł tak bardzo daleko, na te niemal 6 tysięcy hektarów, jest niewątpliwie skutkiem niesamowitej suszy, tego, że ta roślinność była bardzo wysuszona, co więcej podłoże było suche. Nie było tej wody, która spowodowałaby, że jest duża wilgoć w powietrzu i ten ogień nie rozszedłby się tak daleko. No i to, co było podstawowym niebezpieczeństwem, to pożar torfu. Płonęła środkowa Dolina Biebrzy. Środkowa Dolina Biebrzy to jest teren odwodniony. Tam torfy nie są w warunkach bagiennych już. Tam bagna zostały osuszone ponad 200 lat temu w większości, ale nie tylko. Później dołożyli, bo najpierw był kanał Augustowski, Woźnawiejski, Rudzki. Później dołożyliśmy meliorację w tak zwanej stacji eksperymentalnej Biebrza, Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych i jeszcze trochę w latach 60., 70. I środkowy basen Biebrzy już płonął kilkukrotnie i płonęły również torfy, które w warunkach odwodnionych zapalają się, płoną bezpłomieniowo, żarząc się przez wiele tygodni, czasem miesięcy. W ten sposób w latach 90. wypaliła się bardzo duża część w tak zwanym trójkącie biebrzańskim torfu, później w Bielach Suchowolskich tych pożarów było więcej. Teraz torf się zapalał miejscami, ale udało się go na szczęście ugasić. Być może dzięki temu, że był dosyć duży wiatr i ten pożar się szybko rozprzestrzeniał na różne obszary. Więc my uniknęliśmy tym razem tej katastrofy, ale chcę o niej więcej powiedzieć na innych przykładach. Natomiast no oczywiście podstawowe skutki dla przyrody to są straty w lęgach ptaków, opóźnione lęgi ptaków. Natomiast jako że to był powierzchniowy pożar roślinności, to ona na większości obszarów szybko odbiła. Tutaj tej wielkiej katastrofy nie będzie i zaczynam od pewnego uspokojenia. Jeśli chodzi o to konkretne wydarzenie, które trwało kilkanaście dni, to media trochę przesadziły. Myślę, że skutki nie będą tak dotkliwe. Natomiast w sytuacjach, kiedy zapala się torf, jak mówię, to mieliśmy już i nad Biebrzą, i w różnych innych miejscach wielokrotnie, a jest już kompletnie inaczej. Znaczy dochodzi do resetu całego ekosystemu. Roślinność, która tam występowała, oczywiście, no, często to jest roślinność antropogeniczna, już przekształcona, bo to są osuszone torfowiska, ale jest zastępowana przez kompletnie inne. Rośliny do atmosfery dostają się ogromne ilości dwutlenku węgla, no bo torf jest martwą materią organiczną. To są szczątki roślin, które wysuszone po prostu płoną, żarząc się, podobnie jak płonie tytoń w papierosie i podobnie szkodzą. To nie są tylko gazy cieplarniane, to są również ogromne ilości rakotwórczych, węglowodorów aromatycznych, dioksyn, benzoapirenu i innych substancji. To jest po prostu jeden z najgorszych rodzajów smogu. To jest obrazek z Polski, ale to jest obrazek z Indonezji. W 1997 roku pożary
odwodnionych torfowisk w centralnym Kalimantanie w Indonezji były tak wielkie, że emisje dwutlenku węgla z nich były widoczne w postaci znacznie zwiększonych koncentracji w atmosferze, w tej krzywej z Mauna Loa na Hawajach widać taki wyraźnie większy pik w 1997 roku związany właśnie z pożarami torfowisk w Indonezji, które były na początku lat 90. udowodnione. Kilka lat po wielkich melioracjach, które zrobiono po to, żeby hodować ryż na odwodnionych torfowiskach, co się nigdy nie udało. Te bagna zapłonęły, już nie bagna, odwodnione torfowiska, powodując ogromne emisje gazów cieplarnianych, ogromne zanieczyszczenia smogiem. Podobne pożary w 2010 roku w Rosji, które skłoniły rząd rosyjski do ponownego nawodnienia kilkuset tysięcy hektarów torfowisk po to, żeby, bo wtedy w tym czasie, w tym roku smog z płonącego torfu zanieczyścił Moskwę na wiele tygodni, doprowadzając do chorób i śmierci wielu osób. Kolejne przykłady, to jest moje zdjęcie z Borneo. Byłem na takim płonącym torfowisku, którego w zasadzie nie sposób ugasić i ten torf pali się pod nogami. On pali się w niskiej temperaturze, to dlatego jest to tak szkodliwe, bo przy tym niskotlenowym spalaniu powstają najróżniejsze substancje. Płonie ziemia, gleba torfowa pod roślinami. Drzewa często zostają, bo na Borneo to są lasy bagienne i później drzewa umierają, tak jak tutaj na tym zdjęciu w głębi, umierają stojąc, ponieważ wypaliła się gleba, w której miały swoje korzenie. Ale ja zacząłem od tych pożarów, ponieważ taki był kontekst prośby o ten mój wykład o bagnach, ale to jest tylko jeden z objawów degradacji, deterioracji torfowisk w skali planety. Pytanie drukowanymi literami, jak płonie Ziemia? Ziemia płonie wtedy, kiedy jest zbudowana z martwych szczątków roślin wyłącznie. Ja za chwilę przejdę, powiem, co to jest torf i dlaczego torf może płonąć. Przejdziemy za chwilę do tego. Torf w warunkach bagiennych nie płonie. Bagna nie płoną. Płoną bagna odwodnione, a właściwie torfowiska odwodnione, które nie są już bagnami. To jest kanał odwadniający w tych indonezyjskich torfowiskach środkowego Kalimantanu w ramach tak zwanego Mega Rice Project. A to jest to, jak te odwodnione torfowiska zostały wykorzystane w kolejnych latach. Olbrzymie plantacje palm olejowych, olejowca gwinejskiego, które są teraz powodem odwadniania kolejnych, wycinania lasów bagiennych i odwadniania kolejnych obszarów torfowisk. No i oczywiście obszary plantacji rzadko płoną, ponieważ tam się pilnuje tego, żeby każde zarzewie pożaru zgasić. Natomiast okolice tych upraw też są odwodnione, więc płoną parki narodowe, płoną naturalne torfowiska, resztki bagiennych lasów tropikalnych. Ale osuszone torfowiska płoną bez ognia również. My takie kanały odwadniające mamy, jak widzicie, nie tylko w Indonezji. To jest kanał bydgoski w Polsce i bez pożaru. Straciliśmy tutaj przez 90 lat 3 metry torfu, który utlenił się biologicznie, rozłożył się jak zeszłoroczne liście w parku. Pozbawiony wody torf zaczyna się rozkładać, emitując do atmosfery ogromne ilości dwutlenku węgla. To jest jedno z wielkich odwodnionych torfowisk. Takich mamy setki tysięcy hektarów. To jest rów na bagnie Wizna, pogłębiony w ciągu ostatnich
lat. To jest zdjęcie zrobione parę lat temu. I takich obrazków mamy wszędzie mnóstwo. W dalszym ciągu osuszamy bagna, a więc od razu terminologiczne wyjaśnienie. Torfowisko to już nie równa się bagno, ponieważ torfowiska odwodnione przestają być bagnem, nie mają warunków bagiennych, torf się już tam nie akumuluje. Natomiast z punktu widzenia użytkowania gruntów, pokrycia powierzchni, jest torfowiskiem taki teren, ponieważ ma torf na powierzchni. Bagnem nie jest też takie jak to torfowisko zaorane i przygotowane pod posadzenie ziemniaków czy posianie kukurydzy. Coś się stało. Więc melioracje torfowiska zamieniają je z akumulatorów czy pochłaniaczy węgla w emitory węgla do atmosfery. Torf akumuluje się w warunkach bagiennych. Rośliny nie rozkładają się całkowicie. Natomiast jak tylko torfowiska osuszymy, zaczynają emitować, rozkładać tą swoją materię organiczną. I w skali świata jest to około 2 gigaton dwutlenku węgla rocznie, czyli mniej więcej 5% naszych całkowitych emisji. To są emisje, których wiemy, jak uniknąć. Wystarczy przestać osuszać torfowiska. Jako kontekst oczywiście wykres zawartości dwutlenku węgla w atmosferze, wykres już nieaktualny, bo z 2008 roku teraz jesteśmy na poziomie 420 ppm, a więc sporo wyżej niż ta niebieska kropka, ale on jest o tyle, lubię go pokazywać, że pokazuje jak bardzo nasze obecne, nasz pik emisji związany ze spalaniem paliw kopalnych i zmianami użytkowania gruntów wychodzi poza skalę naturalnych fluktuacji z ostatnich kilkuset tysięcy lat, prawie miliona lat. Miewam czasem pytania, pokazując ten slajd, a dlaczego pan nie pokaże, co było wcześniej, milion lat temu, a nie 800 tysięcy? No bo rzeczywiście, tam są wyższe koncentracje, ta regularna fluktuacja sięga 800 tysięcy lat, ale nawet wtedy poziom dwutlenku węgla był niższy niż teraz. Szacuje się, że od 3 milionów lat nie było takiej koncentracji jak teraz. Zielony punkt to jest stan, do którego aspirujemy, jeżeli uda nam się dotrzymać porozumienia paryskiego, czyli utrzymać ocieplenie w ryzach 2 stopni Celsjusza, a żółty punkt to jest zawartość dwutlenku węgla, do której zmierzamy, jeżeli będziemy dalej ciągnąć biznes as usual, czyli spalać paliwa kopalne, wycinać lasy i odwadniać torfowiska. I 5% z tego w tej chwili to jest dwutlenek węgla i w pewnym stopniu metan z odwodnionych torfowisk. Więc może to nie jest rewolucja. Zcinając te 5%, my nie zbawimy świata. Nie ma ucieczki przed katastrofą klimatyczną bez radykalnej zmiany energetyki, przemysłu, transportu. Ale to jest 5%, które też musimy powstrzymać, a przy okazji możemy uzyskać bardzo dużo. Dlaczego są te emisje? Dlatego, że my ten dwutlenek, ten węgiel przejadamy. Przejadamy go na przykład w oleju palmowym z torfowisk odwodnionych w południowo-wschodniej Azji, Indonezji, Malezji. Jedna tona oleju palmowego przekłada się na emisję 24 ton dwutlenku węgla. I to jest bez uwzględniania pożarów torfowisk, które tam wybuchają. Jeżeli je doliczymy, to wchodzimy w niemal setki, no, czy duże kilkadziesiąt ton dwutlenku węgla na tonę oleju palmowego, czy kilogramów na kilogram margaryny z oleju palmowego. Tak wyglądają te plantacje. One wcale nie mają się dobrze. Jak pytałem rolników, czy właścicieli plantacji w Malezji, dlaczego uprawiają palmę olejową na odwodnionych torfowiskach? Czy to jest najlepszy grunt? Czy ona ma się tu lepiej niż na glebach mineralnych? Mówili absolutnie. Zobacz, no przecież kładą się te drzewa, są chore, łapią grzybice. To dlaczego to robicie na torfowiskach? Bo one były dostępne za darmo. Inne grunty były już zajęte. Więc w ten sposób traktujemy bagna, nie zwracając uwagi na ich
na ich wartość jako regulatorów naszej biosfery, innych ekosystemów i tak dalej. To są owoce tej palmy olejowej, z których olej mamy we wszystkich prawie tłuszczach roślinnych, które nie są masłem, a są dostępne na rynku. W większości kosmetyków, mydeł i najróżniejszych innych produktach, nie mówiąc już o biopaliwach. Ale ja chcę powiedzieć, że my tutaj w Europie wcale nie jesteśmy lepsi. Te łąki, takie jak to torfowisko Wizna, czy najróżniejsze inne w Dolinie Noteci, Bzury, na Polesiu, na głęboko odwodnionych torfowiskach, emitują grubo powyżej 20 ton dwutlenku węgla na hektar na rok. I celem ich odwodnienia, albo powodem ich odwodnienia, jest produkcja mleka. Prawie wszystkie one są użytkowane w celu wypasu zwierząt albo pozyskania siana na paszę dla zwierząt. Jeżeli przeliczymy, ale to nie tylko Polska, Niemcy również mają bardzo dużo użytków zielonych na odwodnionych torfowiskach. Jeżeli przeliczymy te emisje torfu, emisję dwutlenku węgla z rozkładu torfu na efektywność produkcji mleka, średnią wziąłem dla Polski, to okaże się, że 1 litr mleka z osuszonych torfowisk odpowiada za emisję 2 kg dwutlenku węgla. Jeżeli to zagęścimy do śmietany, to kilogram śmietany powinno być, a nie litr, odpowiada za 53 kg dwutlenku węgla, a kilogramy masła za 111 kg dwutlenku węgla i to jest większy ślad węglowy niż margaryna z oleju palmowego, ponieważ efektywność produkcji masła w przeliczeniu na hektar jest znacznie mniejsza niż oleju palmowego na osuszonych torfowiskach w południowo-wschodniej Azji. Więc my jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za tą katastrofę ekologiczną w Azji, ale również za nasze własne podwórko. To samo dotyczy sera. Ser Gouda, tutaj mój... Ser Gouda, więc ja go tutaj ulokowałem dlatego, żeby powołać się na mojego przyjaciela Hansa Jostena, który twierdzi, że Ser Gouda jest holenderskim olejem palmowym i od setek lat, od średniowiecza właściwie jest jednym z głównych produktów eksportowych Holandii, jest w całości produkowany na odwodnionych torfowiskach i wskutek między innymi produkcji sera Gouda duża część Holandii leży poniżej poziomu morza. To może nie wszyscy wiedzą. Ta sławna depresja holenderska wynika z tego, że oni osuszali sobie torfowiska, mineralizujący się torf osiada coraz niżej, ponieważ rozkłada się. Kiedy doszli do tego poziomu, że nie mogli, pogłębiając rowy, spuścić więcej wody, to wymyślili poldery, pompując wodę z tych torfowisk wiatrakami do kanałów, a więc mogli odwadniać coraz niżej. Potem doszły pompy parowe na początku, a później napędzane silnikami elektrycznymi czy benzynowymi. I bardzo skutecznie pozwoliły odwodnić Holandię, a ubytek torfu spowodował, że teraz niektóre obszary leżą 7 metrów poniżej poziomu morza. Więc to są konsekwencje i to samo dzieje się teraz w Indonezji czy Malezji, chociaż tam nie idą w stronę polderów, ale też w wielkim tempie tracą powierzchnię, tracą ląd. Wdziera się morze na te obniżone torfowiska wskutek mineralizacji torfu. Nie tylko nabiał, również warzywa uprawiamy na osuszonych torfowiskach, w terenie, w ziemniaki. W Polsce niewiele takich przykładów, ale w Niemczech pola orne na torfie, jedno z największych z najszybciej rozkłada, znaczy ze sposobów użytkowania, w których są najwyższe emisje dwutlenku węgla, kilkadziesiąt ton dwutlenku węgla na hektar na rok, nawet 80 przy tego typu użytkowaniu. Gleba jest co roku orana i
co powoduje emisję. Ale również jeżeli jemy warzywa ze szklarni, to też jemy torf i powodujemy emisję, bo te pomidory, papryka, cukinia, ogórki, które kupujemy, rosną w szklarniach, na przykład w tych ogromnych kompleksach szklarni w Hiszpanii, we Włoszech, w których w doniczkach jest torf, który przyjeżdża codziennie w ogromnych kontenerowcach z Hiszpanii albo w tirach z Estonii, Łotwy czy Litwy czy Białorusi, a niekiedy również z Polski. I tak wyglądają torfowiska, które są eksploatowane. I jeżeli mamy policzyć emisję dwutlenku węgla związane z uprawą szklarniową roślin na torfie, to musimy wziąć pod uwagę nie tylko ten torf w doniczce, który wyląduje na pryzmie i się rozłoży, ale również całkowitą degradację tego ekosystemu, z którego jest pozyskiwany torf. W niewielu miejscach na świecie udaje się rekultywować wyeksploatowane torfowiska w takim kierunku, żeby ponownie były torfotwórcze. No, ale tak czy owak akumulacja torfu jest procesem bardzo powolnym, akumuluje się około milimetra miąższości torfu rocznie, natomiast w stanie osuszonym ubytek torfu to są centymetry rocznie, nie mówiąc już o jego wydobyciu oczywiście. Tymczasem w Polsce, wracamy z Kanady, do degradacji torfowisk dokładają się prace utrzymaniowe na ciekach, stałe pogłębianie, utrzymywanie systemów melioracyjnych właściwie bez żadnego uzasadnienia, bo to generuje tylko większą suszę, dlatego że mamy taki system, dlatego że wymyśliliśmy to kilkadziesiąt lat temu i utrzymujemy, ponieważ jeżeli jest system, to są na niego dotacje i są ludzie, którzy mają tą robotę wykonać, są firmy, które mają koparki, które inaczej by stały bezczynne i są systemy finansowania prac utrzymaniowych, które trzeba wykonać. Jeżeli ktoś, kto nas słucha, poczuje się urażony taką moją interpretacją, to jestem gotów na dyskusję, ale po analizie wielu przypadków widziałem naprawdę bardzo niewiele miejsc, gdzie pogłębianie cieków, rowów było uzasadnione względami produkcji roślinnej, rolniczej. Prawie zawsze było to zupełnie bez sensu, bo tak się robi po prostu. Na polach i w lasach. I pomimo, że lasy robią dobrą robotę, wykonując tak zwaną małą retencję, to znacznie więcej robią tej złej roboty, utrzymując systemy melioracyjne, niestety. A to jest środkowy basen Biebrzy, ten, o którym mówiłem, w którym użytkowanie łąk kośnych na torfowiskach jest jednym z powodów, dla których nie przywrócono tam bagiennych poziomów wody, nie zrobiono renaturyzacji na pełnym tego słowa znaczeniu, tylko jesteśmy wciąż w rozkroku między ochroną przyrody, a tym kompromisem utrzymywania status quo. Po to, żeby mieć siano, a może po to, żeby mieć dopłaty, a może dlatego, że zawsze tak robiono, ale jakie zawsze? To zawsze to jest w tym przypadku sto kilkadziesiąt lat, a w innych przypadkach raptem kilkadziesiąt. Tymczasem na tych torfowiskach, w tych rowach, które zbudowano, żeby je odwodnić, coraz częściej nie ma już wody, nie ma czego spiętrzać, więc nawet jakbyśmy tutaj pobudowali zastawki, to się nie da tej wody utrzymać. Rolnictwo coraz częściej wycofuje się z osuszonych torfowisk, ponieważ zmieniają się warunki wodne, jest tam zbyt sucho, brakuje niektórych związków mineralnych. To jest to torfowisko o wdzięcznej nazwie Całowanie, w dużej części porośnięte w tej chwili pokrzywami i to jest też jedna z lepszych jego części. Oczywiście do tego dokładają się regulacje rzek. My regulując rzeki i odcinając od nich mokradła nadrzeczne, znacznie przyspieszyliśmy spływ wód do morza, zmniejszyliśmy ich obieg na lądzie,
przyspieszając degradację krajobrazu i dokładając się do tej suszy. Tak wygląda naturalna rzeka z przeszkodami w nurcie, z podmokłymi brzegami i bardzo często z bagnami wzdłuż rzeki. To jest niewielki ciek, ale rzeczywista wielkość tej rzeki to nie jest tylko te 1,5 metra szerokości koryta, gdzie widzimy wodę na wierzchu, tylko to jest szerokość tej doliny, około kilometra zapewne, gdzie woda płynie w gruncie, gdzie filtruje się przez te torfy w olsach i my nie możemy rzeki oddzielić od doliny, przez którą płynie, bo ona przestaje być rzeką. Natomiast w ten sposób w ostatnich latach traktowaliśmy rzeki i te ostatnie lata to wcale nie są lata, kiedy rządził PiS, tylko to są poprzednie lata, więc nie można tego zwalać na jedną opcję polityczną. Ostatnie 20 lat było dla rzek i mokradeł bardzo, bardzo złe, ponieważ znalazły się pieniądze, żeby odnawiać te wymyślone jeszcze przed wojną albo w latach powojennych systemy melioracyjne. Więc decydenci poszli w tą stronę. Ten rów tutaj to jest rzeka. Rzeka pogłębiana regularnie w ostatnich latach do tego stopnia, że płynie 2 metry poniżej poziomu gruntu, a tu bezpośrednio przy niej rośnie, jest pole orne, rośnie zapewne kukurydza, która jest nawożona i te nawozy tą strugą spływają do rzek i dalej do morza. I przy okazji, jakie są konsekwencje? No, mówiłem o emisjach, jeszcze na chwilę do tego wrócę, ale przede wszystkim ginie niesamowity świat, który nie zmieniał się przez ostatnie kilkanaście tysięcy lat. Torfowiska były, czy są, te, które jeszcze są w miarę naturalne, wyjątkowo stabilnym rodzajem ekosystemu. Zwłaszcza te nieleśne, potrafią trwać niezmienione przez tysiące lat, co wiemy z analizy makroszczątków w torfie. To są ekosystemy, które nie rządzą się tak jak lasy cyklem zaburzeń i odnowień, dynamiką wykrotów i tak dalej. To są wyjątkowo stabilne ekosystemy. No, niekiedy mamy tak jak tu do czynienia z powolnym zarastaniem jeziora i wkraczaniem bagien. To jest Dolina Biebrzy. To są te lasy bagienne na Borneo, które właściwie już giną. W tej chwili na Borneo niezaburzone lasy bagienne można tylko w tym niewielkim państewku w Sułtanacie Brunei znaleźć, ponieważ w malajskiej i indonezyjskiej części wszystkie zostały albo osuszone, albo duże drzewa zostały z nich wycięte i są bardzo znacząco zaburzone. Lasy namorzynowe, też jeden z najszybciej ginących typów bagien nadmorskich, na szczęście rozpowszechnionych, bo kosmopolitycznym na całym świecie. Razem z bagnami giną oczywiście ich mieszkańcy. To jest dramat ochrony przyrody. Żółw błotny, wotniczka, nasz najrzadszy ptak, śpiewający ptak wędrowny, którego mamy szczęście gościć w Polsce. Mamy 3/4 unijnej populacji lęgowej, mniej więcej 1/4 światowej populacji. I dużo duża część tej populacji, większość to są właśnie bagna biebrzańskie. Trochę zdjęć jeszcze innych mieszkańców bagien, być może nie tak zagrożonych jak te inne, ale bardzo od bagien uzależnionych, a jednocześnie wpływających na te bagna. Łoś jest bardzo ważnym gatunkiem zwornikowym, powstrzymującym sukcesję na torfowiskach dzięki temu, że zgryza te krzewy, warstwę krzewów, utrzymuje w stanie otwartym nawet w pewnym stopniu zaburzone hydrologicznie przez nas torfowiska.
O roli mokradeł najróżniejszych dla ptaków w czasie wędrówek pewnie nie trzeba przypominać. O roli dla płazów być może powinniśmy sobie przypomnieć, bo przecież płazów nie byłoby, gdyby nie było mokradeł i to takich mokradeł, w których nie ma ryb z reguły, ponieważ no, ryby i płazy się nie lubią. Kijanki są widocznie zbyt smaczne, żeby dla ryb, żeby one się dobrze miały razem. Więc tych różnych gatunków, które zginą, jeżeli gdybyśmy nie mieli mokradeł czy bagien, jest dużo. Ja specjalnie pokazuję komary również, żeby uprzedzić ewentualne pytania, a co pan sądzi, a co pan powie na komary. Bo wyobraźcie sobie świat bez komarów. Jeżeli jakiś gatunek występuje w takich masowych ilościach, zarówno w postaci dorosłej, imago, te masowe rojenia komarów, albo w wodach, te ilości larw komarów, które tam są, to pełni niezmiernie ważną rolę w ekosystemie i świat bez komarów wyglądałby zupełnie inaczej i aż trudno go sobie wyobrazić. Więc komary, tak, komary też są potrzebne, ale bez bagien komary sobie niestety poradzą, bo komary potrafią się lęgnąć w najróżniejszych kałużach, zbiornikach antropogenicznych i tak dalej. Ten przegląd gatunków już kończę saracenią i rosiczką i wracam, nie, kończę ludźmi, człowiekiem bagiennym, orangutan, znaczy po malajsku, przepraszam, człowiek leśny, orangutan to człowiek z lasu, ale nie wszyscy wiedzą, że orangutany, zarówno ten borneański, jak i sumatrzański, żyją wyłącznie w lasach, w tropikalnych lasach bagiennych. To są też bagna, więc jednocześnie nasi najbliżsi krewni i najbardziej zagrożony wyginięciem gatunek naczelny, który prawdopodobnie za kilkanaście lat już wyginie w stanie dzikim. No i my ludzie, nie wiem, czy rozpoznajecie państwo, to jest kadr z filmu, który pokazywał, że kiedyś mieszkaliśmy na bagnach. W skrócie, jaki jest związek mokradeł z klimatem, bo to tak, oczywiście konopielka. Bo mówiłem o tej roli odwodnionych torfowisk, z których przedostaje się do atmosfery duża ilość dwutlenku węgla, ale spróbujmy to jeszcze zebrać, bo to nie tylko to. Lokalnie najważniejsza rola mokradeł i to jest bardzo ważna rola w procesie adaptacji do zmian klimatu, to jest schładzanie powietrza i wzrost wilgotności. Regionalnie, przepraszam, jeszcze wrócę. Regionalnie główna rola to regulowanie obiegu wody, no a globalnie magazynowanie i obieg węgla i to też nie jest to samo. Ja wyrzuciłem z tej prezentacji większość wykresów, żeby ona była lżejsza i tak jest bardzo długa, więc ja tylko opowiem, ale wierzcie mi państwo, że za tym stoi dużo badań empirycznych. Mokradła przywracają wodę do lokalnego obiegu, bo wtedy, kiedy jest gorąco, kiedy mamy upalne letnie dni, powietrze jest suche, wysoka temperatura powoduje, że woda paruje łatwiej i jeżeli w okolicy są bagna, są miejsca, gdzie wody jest dużo, to te bagna oddają wodę atmosferze, powietrze jest wilgotniejsze i dzięki temu odbiera wody mniej z okolicznych innych obszarów. To jest bardzo, bardzo ważna funkcja adaptacyjna. Jeszcze trochę podkręcimy ten klimat temperaturowo i da się żyć tylko w pobliżu wody. A przy okazji parowanie przecież jest procesem endoenergetycznym, pochłania ciepło z otoczenia, więc przy okazji mokradła schładzają klimat regionalny w ten sposób. Jeden wykres zostawiłem. To jest wykres pokazujący, jaka ilość energii słonecznej zaabsorbowanej przez podmokły teren
jest pochłaniana w procesie ewapotranspiracji, czyli parowania terenowego, parowania przez powierzchni wody oraz poprzez rośliny. Spójrzcie Państwo, proporcja tej strzałki, LE, czyli latent heat, w stosunku do tej całej grubości na górze, to jest proporcja ciepła, które bagno pochłania w procesie ewapotranspiracji, a to G, ta mała strzałka w dół, to jest ilość, którą absorbuje, absorbuje gleba, i gdyby nie było mokradła, to ona byłaby znacznie większa i później to ciepło byłoby oddawane jako podczerwień do atmosfery. Oczywiście ta energia nie ginie, ona jest oddawana później wyżej w atmosferze, kiedy ta para wodna wyparowana się kondensuje, ale lokalnie, regionalnie dla nas jest to niezmiernie ważny proces. Klimatycznie w skali globalnej najważniejszym typem mokradeł są bagna. Ja stosuję ten termin na określenie mokradeł akumulujących torf, czyli żywych torfowisk. Nie jest ten termin tożsamy z torfowiskiem, tak jak mówiłem, bo torfowisko odwodnione bagnem już nie jest. Więc grubsza bagna to żywe torfowiska, czyli takie, które akumulują torf. W torfowisku możemy zawiercić, zajrzeć pod ziemię i możemy rozpoznać szczątki roślin, możemy z takiej garści torfu makroskopowo nawet ocenić, jaka tam była roślinność 100, 200, 1000 albo i 5000 lat temu, a jeżeli to weźmiemy pod mikroskop, to bardzo precyzyjnie, ponieważ to jest ekosystem, w którym szczątki roślin, część szczątków roślin nie rozkłada się, dzięki temu, że rosną w torfie wysyconym wodą i jako, że ta woda nie miesza się, tak jak w jeziorze czy w rzece, tylko stagnuje w tej glebie, to nie dochodzi do mieszania się warstwy natlenionej, która jest na wierzchu. Tlen nie dyfunduje, nie przechodzi w głąb tego profilu torfowego. I dzięki temu, że nie ma tlenu, materia organiczna rozkłada się bardzo powoli i część z niej zostaje zachowana w torfie. To nie jest większość, to jest około 10 do 15% materii organicznej. Na torfowiskach niskich to są głównie korzenie roślin, na torfowiskach wysokich to są mchy, głównie mchy torfowce. Ale to wystarcza, żeby przez tysiące lat torfowiska zgromadziły ogromne pokłady torfu. Milimetr po milimetrze, z roku na rok, przez tysiące lat zgromadziły pokłady torfu kilkanaście metrów, a czasami nawet powyżej 20 metrów mniejszości. Wszystko, co wpadnie w takie bagno, zostaje w nim zachowane. I można powiedzieć, że bagna są taką pamięcią krajobrazu, pamięcią ekosystemu o tym, co się wydarzyło. Na twarzy tego człowieka Stolund, jednej z mumii torfowych znajdowanych w duńskich torfowiskach, możemy zobaczyć pojedyncze zmarszczki, możemy zobaczyć, że on się golił prawdopodobnie jeden dzień przed tym, jak stracił życie. Nie wiadomo do końca, dlaczego te mumie torfowe, dlaczego ci ludzie lądowali w bagnach. Znaleziono kilkadziesiąt takich mumii, jest sporo teorii, ale wszystko wskazuje na to, że oni nie umierali śmiercią naturalną. Ja bardzo, oni są z reguły widać ślady powieszenia, więc ja jestem przywiązany do takiej teorii, w której z jakichś powodów bagnom składano tych ludzi w ofierze albo grzebano tam tych, którzy nie mogli być pogrzebani w innych, w normalnych warunkach. Tak czy owak, te bagna były uznawane za ludzi, za ekosystemy, w jakiś sposób magiczne, ważne, które miały moc oczyszczającą albo jakąś inną. Już nie chcę tutaj chodzić w takie dywagacje. Żeby zrozumieć rolę klimatyczną torfowisk, wystarczy sobie uświadomić, że węgiel kamienny i węgiel brunatny też kiedyś był torfem. Te karbońskie torfowiska, z których pochodzą pokłady węgla kamiennego na całym świecie, były może zdominowane przez inne rośliny niż teraz, ale procesy bagienne,
w ramach których część tkanek tych roślin lądowała w torfie i się nie rozkładała, były identyczne jak teraz, jak w obecnych torfowiskach. Więc warunki bagienne mogą naprawdę na długo wyłączyć węgiel z obiegu pierwiastków w przyrodzie. No a jeżeli to robią, to zmniejszają jego ilość krążącą w atmosferze. A więc w długiej perspektywie czasowej, setek i tysięcy lat, bagna są niesamowicie skutecznymi schładzaczami klimatu. W karbonie spowodowały spadek temperatury o kilka stopni wskutek zgromadzenia ogromnych ilości węgla w torfie. W krótszej perspektywie czasowej, tej, która dla nas jest ważniejsza pewnie teraz, to nie jest takie proste, no bo pomimo, że one pochłaniają dwutlenek węgla, zamieniając go na ligninę i celulozę w roślinach, to jednocześnie emitują część tego węgla z powrotem jako metan. Jest to znacznie mniej, ale metan jest znacznie silniejszym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla. W związku z tym, że on się utlenia w atmosferze, ma czas półtrwania 9 lat z kawałkiem, to ten bilans jest klimatyczny, jest tym bardziej na korzyść schładzania klimatu, im dłuższe okno czasowe weźmiemy. Jeżeli spojrzymy na rolę klimatyczną w torfowisk, w cyklu węglowym tu i teraz, w ciągu minut, godzin czy dni, to okaże się, że mokradła, że bagna ocieplają klimat, ponieważ ten wyemitowany metan ma własności podgrzewające. Jeżeli weźmiemy okno czasowe w skali lat, to bagna będą neutralne klimatycznie. Jeżeli weźmiemy kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat albo kilkaset, to będą skutecznymi schładzaczami klimatu, bo już ta rola wycofywania węgla z obiegu będzie znacznie ważniejsza niż ta ilość metanu emitowanego. Ja do tego wrócę w prognozach, w symulacjach, jak zadziałałoby nawodnienie torfowisk w skali świata. Widzę, że muszę przyspieszyć, bo już czas płynie bardzo szybko. Ta akumulacja węgla obecna jest, pomimo że 80% torfowisk w skali świata nie jest odwodniona wciąż, to akumulacja torfu w nich powoduje, że my wyłapujemy tylko 1% antropogenicznych emisji dwutlenku węgla. Ten milimetr, czy w niektórych warunkach 2-3 mm przyrostu torfu, to jest proces bardzo efektywny, ale jednak bardzo powolny. Więc torfowiska nie uratują nas przed klimatyczną katastrofą. Natomiast mogą bardzo pogorszyć sprawę, jeżeli my je dalej będziemy zaburzać i odwadniać. W kontekście zmian klimatu najważniejsza jest rola torfowisk jako magazynów węgla. Magazynów, które mogą pozostać w ziemi albo mogą zostać naruszone. Torfowiska świata zawierają pół teratony, czyli 500 gigaton węgla w torfie. I to jest 1/3 glebowego węgla organicznego na Ziemi, pomimo że zajmują raptem 3% powierzchni lądów. To jest odpowiednik dwukrotnie większej ilości węgla niż biomasa wszystkich lasów. A ostatnie estymacje, w zeszłym roku ukazała się publikacja, która podwyższyła te szacunki dwukrotnie. Stwierdzono, że tego węgla w torfie jest prawdopodobnie 1 teratona i to tylko w północnych torfowiskach. Są pewne zastrzeżenia co do metod tych obliczeń, więc ja jeszcze ich nie przyjmuję, chociaż już w pewnym momencie podawałem je jako dane aktualne, ale później były dyskusje w literaturze światowej. Przyjmijmy, że jest to między 0,5 teratony a 1 teratoną, czyli mniej więcej tyle, ile jest węgla w atmosferze. Tyle jest również w torfowiskach, na 3% powierzchni gruntów. Na świecie mamy te 3% powierzchni lądów, czyli 400 milionów hektarów, to są torfowiska, 80% w stanie bagiennym, ale te, które odwodniliśmy, sprawiają dużo kłopotu. W Polsce najwyżej 16% torfowisk to wciąż bagna. To są dane z oficjalnej bazy danych GIS Mokradła, prawdopodobnie mocno niedoszacowane. Teraz powiedziałbym, że około 10% najwyżej torfowisk to wciąż bagna, reszta została osuszona, większość to łąki i pastwiska, nieco to lasy. To jest skala światowa. Za
50% odwodnionych torfowisk w skali świata odpowiada rolnictwo, 30% leśnictwo, 10% zniszczeń to wydobycie torfu, no a do tego dokłada się urbanizacja, rozwój infrastruktury, zbiorniki zaporowe na torfowiskach, takie jak nasza Siemianówka chociażby, czy różne inne przyczyny. Jeśli mamy spojrzeć na emisje z odwodnionych torfowisk w tej chwili, to są dwa hotspoty w skali świata. To jest właśnie Europa Środkowa i Azja Południowo-Wschodnia. Te dwa tereny, z których pokazywałem przykłady. Więc my mamy odpowiedzialność w skali świata za powstrzymanie tych emisji. Polska jest na 13 miejscu w rankingu światowym, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla z odwodnionych torfowisk. Jak spojrzeć na Unię Europejską, jesteśmy na 4 miejscu po Niemcach, Finlandii i Wielkiej Brytanii. I te emisje polskie ja oszacowałem na 28 milionów ton ekwiwalentu CO2, bo w to wchodzi również nieco metanu z tego rozkładającego się torfu. Również emitowany jest metan, który w warunkach naturalnych emitowany jest z torfowisk, ale po odwodnieniu on pochodzi z rozkładającego się rozpuszczonego węgla organicznego. W rowach melioracyjnych są hotspoty emisji metanu, bo te rowy dostają ładunek azotu i fosforu z rozkładającego się torfu. Tam następuje eutrofizacja, przeżyźnienie, procesy beztlenowe i wtedy ten metan z tej rozpuszczonej materii organicznej z rozkładu torfu eksploduje w ogromnych ilościach, więc metan też trzeba doliczyć. I jeżeli spojrzymy na emisję z odwodnionych torfowisk w tej chwili, a teraz spojrzymy na kraje, które mają torfowiska jeszcze nieodwodnione w dużych ilościach, to widzimy, że potencjał zniszczenia jest jeszcze bardzo duży. To jest ogromne obszary torfowisk w Rosji czy Mongolii, w Kanadzie, również w Stanach Zjednoczonych i te tropikalne w Brazylii, w Afryce Środkowej i wciąż jeszcze w Azji Południowo-Wschodniej. Więc przechodząc już do sedna, co musimy zrobić, to po pierwsze musimy zachować to, co jeszcze mamy. Tak jak nam się udało zachować Dolinę Rozpudy, tak musi nam się udać zachować chociażby Bagno Bubnów i Poleski Park Narodowy i obronić przed tym szalonym, kretyńskim pomysłem budowy pod tym Parkiem Narodowym i pod tymi bagnami kopalni węgla kamiennego, pomijając już samą ideę otwierania nowych kopalni węglowych w czasach katastrofy klimatycznej. To niszczenie przy okazji, a nie mam wątpliwości, że budowa kopalni pod tym torfowiskiem wpłynie na zaburzenie warunków hydrologicznych, niszczenie przy tej okazji torfowisk, które aktywnie akumulują węgiel z atmosfery, jest już kompletnym absurdem. A po drugie, musimy odtworzyć warunki bagienne na osuszonych torfowiskach. To jest drugie w kolejności, ale bardzo pilne. Nie wiem, czy wiecie, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła dekadę 2021-2030 dekadą restytucji ekosystemów, czyli naprawy ekosystemów. Wczoraj została ogłoszona polityka na rzecz różnorodności biologicznej Unii Europejskiej, która też zawiera bardzo dużo rekomendacji naprawy ekosystemów, w tym mokradeł, chociaż w moim przekonaniu wciąż zbyt mało ambitnie. A sprawa jest bardzo prosta. W wielkiej skali my musimy po prostu pozatykać te cholerne rowy odwadniające i kanały. I w tej chwili na wielką skalę robi to w Europie tylko Białoruś. Co wcale nie znaczy, że Białoruś przestała odwadniać torfowiska. Oni mają oba ekstrema. Oni mają najszybciej ginące systemy i najwięcej systemów odtwarzanych, ponieważ prezydent Łukaszenka został przekonany przez Niemców, że może wykazać oszczędności z emisji torfu w ramach protokołu z Kioto i handlu emisjami jako oszczędności emisji i po prostu na tym zarobić. Ale to się dzieje również w Indonezji. Prezydent Indonezji podpisał kilka lat temu decyzję o ponownym nawodnieniu miliona hektarów, 2 milionów hektarów podobno w ostatecznym rozrachunku torfowisk z tego w środkowym Kalimantanie, tam gdzie był ten Mega Rice Project, po 20 paru latach od zapoczątkowania, od ich odwodnienia. Oczywiście koszty
naprawy są znacznie większe niż koszty zniszczenia, a nigdy nie udaje się odtworzyć tego ekosystemu w takim kierunku, jaki był kiedyś, ale mimo wszystko musimy to robić. To jest Malezja. Pama oddzielająca działającą wielką plantację palmy olejowej od Parku Narodowego. To jest slajd reklamujący projekt, w którym badamy, czy da się odtworzyć warunki, procesy torfotwórcze na ponownie nawodnionych torfowiskach i wszystko wskazuje na to, że tak, ale nie wszędzie. Więc pamiętajmy, nawadnianie, restytucja torfowisk to przede wszystkim uniknięcie tych emisji z odwodnionych torfowisk, a nie tylko i nie przede wszystkim ponowna sekwestracja węgla. Znacznie większe zyski są z tego, że my powstrzymamy te emisje, które w tej chwili zachodzą. To nie muszą być skomplikowane budowle, to nie muszą być projekty inżynieryjne zastawek, ruchome jazy wyłożone kafelkami, to może być kawałek blachy włożony w rów. Naprawdę przyroda zniesie wszystko, bylebyśmy i torf to zarośnie. Oczywiście drewno czy zasypywanie rowów być może wygląda lepiej, tak jak tutaj. To są akurat przykłady z Polski. My w Polsce też prowadzimy restytucję torfowisk i organizacje pozarządowe mają tutaj swoje zasługi i również Lasy Państwowe i szereg parków narodowych i krajobrazowych, ale skala jest zastraszająco mała w porównaniu z potrzebami. Więc jeszcze raz, Białoruś to jest może jedyna dziedzina, w której powinniśmy naśladować Białoruś. Są do tego podręczniki, są systemy certyfikacji. Jest niemiecki system Moor Futures, który daje certyfikaty na rynku handlu, wolontariackim rynku handlu emisjami, gdzie firmy albo osoby, które chcą skompensować swoje emisje CO2 związane z własną działalnością, z podróżami, mogą kupić certyfikaty i przyczynić się do ponownego nawadniania torfowisk. To są pieniądze przeznaczane na wykupy gruntów i na pracę w terenie, żeby te torfowiska, albo na kompensację dla rolników, którzy zgadzają się na wieczność te torfowiska ponownie nawodnić. Więc bagna muszą być mokre, a to może się nie udać, jeżeli nie znajdziemy sposobu na bagna użytkowane rolniczo, na torfowiska. Właściwie nie bagna, tylko torfowiska w stanie odwodnionym użytkowane rolniczo. I tu z pomocą przychodzi koncepcja rolnictwa bagiennego, czyli paludikultury. Otóż ponowne nawodnienie nie musi oznaczać, że rolnicy, którzy uprawiają w tej chwili kukurydzę, ziemniaki, czy mają łąki suche na odwodnionych torfowiskach, muszą zdecydować natychmiast, że oni teraz będą mieli dziką przyrodę tam albo muszą sprzedać te grunty. Nie musi tak być. Te obszary mogą pozostać w sektorze rolniczym. Możemy tam uprawiać rośliny bagienne takie jak trzcina, pałka wodna, wierzba, a nawet torfowce i czerpać z nich i one mogą dostarczyć znakomitych rynkowych produktów. Ta trzcina na bagnie rozwarowo w Polsce na ponownie nawodnionym torfowisku jest używana i eksportowana na pokrycia dachowe, ale są też najróżniejsze inne pomysły. Pałka jest znakomitym materiałem do produkcji płyt ociepleniowych, znacznie lepszych niż styropianowe. Można te rośliny wykorzystywać energetycznie jako biogaz czy w procesie spalania. To jest jeszcze raz fotka z bagna rozwarowo. Po czwarte, musimy skoncentrować się moim zdaniem na sąsiedztwie rzek. Naprawić rzeki i oddać im bagna i tereny zalewowe. To jest kluczowe, rzeka musi być rzeką, a bagna nadrzeczne są jedynym skutecznym filtrem, który może wyłapać nawozy, które spływają z pól do rzek i w ten sposób powstrzymać eutrofizację zbiorników wodnych i morza w efekcie. To jest drugi slajd reklamujący projekt, który prowadzimy na Uniwersytecie Warszawskim, który dotyczy bagiennych stref buforowych i spójrzcie, ile tu jest synergii z jednego działania. Oddajemy bagna rzekom, czyli zatykamy rowy w sąsiedztwie rzek albo odtwarzamy naturalny kształt koryta rzecznego i nie dość, że magazynujemy węgiel i przywracamy ważne regulatory klimatu, to oczyszczamy wody
tworzymy miejsce produkcji biomasy w procesie właściwie gospodarki obiegu zamkniętego, bo wyłapujemy biogeny, które są zanieczyszczeniem, które spływają z pól i wykorzystujemy je również jako nawóz, który może lądować z powrotem na polu, jeżeli przeznaczymy tą biomasę na kompost. Retencjonujemy i wzmacniamy obieg wody i odtwarzamy jedne z najważniejszych siedlisk przyrodniczych, bo słodkowodne mokradła są najszybciej ginącym ekosystemem i najszybciej tracą różnorodność biologiczną. Targiska ryb, ostoje ptaków, siedliska mnóstwa bezkręgowców, bo te ptaki i ryby nie bez powodu tam są, one tam znajdują mnóstwo pokarmu. A to jest Bałtyk w czasie zakwitu sinic i dużą część z azotanów i fosforanów, które do tego Bałtyku spływają, a Polska jest największym dostarczycielem ich do Bałtyku, możemy wyłapać w bagnach, jeżeli oddamy je rzekom. Po piąte, musimy zadbać o mokradła w miastach. To dla nas ratunek przed przegrzaniem i szansa dla dzikiej przyrody w miastach. To jest Bukareszt, miejsce, gdzie miała powstać dzielnica rządowa Ceaușescu, który był meliorantem z wykształcenia. Planował tutaj wielki park z budynkami rządowymi. Na szczęście to się nie udało. Wróciły bagna i w tej chwili to jest jeden z najsławniejszych parków bagiennych miejskich, który daje mieszkańcom Bukaresztu wytchnienie w czasie suszy i upału. Ale my w Warszawie mamy coś podobnego. Mamy Zakole Wawerskie, to jest ten teren, które wciąż zachowało procesy bagienne. Przepraszam, coś... Aha, nie to kliknąłem. I ostatnio, kiedy zrobiliśmy spacer z okazji Międzyświatowego Dnia Mokradeł, ostatni w lutym tego roku, na ten spacer przyszło ponad 200 osób, ku naszemu zaskoczeniu. Co roku mieliśmy 20 osób, w tym roku przyszło 200. To pokazuje, jak bagna nagle przebiły się do świadomości społecznej. I wszyscy poparli to, żeby ten teren w Warszawie pozostawić w postaci bagiennego parku warszawskiego. Co więcej, popierają to poniekąd władze Warszawy, chociaż nie na najwyższym szczeblu, więc nie wiadomo, czy się uda. Takich terenów w innych miastach mamy dużo. Są tutaj ludzie z Wrocławia, widziałem pola irygacyjne we Wrocławiu i tak dalej, i tak dalej. I po szóste, walczyć, bo nie wystarczy działać w terenie, musimy walczyć i w tej rebelii o życie, do której ja się byłem jednym z pierwszych, którzy podpisali, kliknęli na stronie Extinction Rebellion poparcie dla tego ruchu, zanim pojechałem na konferencję klimatyczną do Katowic, bo to się zbiegło w czasie, a inaczej jakoś wstydziłem się wystąpić tam jako Polak. To ta rebelia dla mnie osobiście zaczęła się od Doliny Rozpudy. Ja wtedy zrozumiałem, że połączenie działań aktywistycznych, w tym nieposłuszeństwa obywatelskiego, takiego jak ten obóz w Dolinie Rozpudy. Ja w obozie nie byłem w tym czasie. Ja próbowałem pisać ekspertyzy, zbierać informacje naukowe. Do tego była jeszcze działalność mediów, działalność ludzi kultury. To wszystko spowodowało, że nam się udało, że 10 lat trwająca batalia o zachowanie Doliny Rozpudy była pierwszym sukcesem, właściwie takim na wielką skalę sukcesem aktywizmu w ochronie przyrody w Polsce. Więc my musimy działać i walczyć. To jest walka Extinction Rebellion o rzeki, która była jedną z pierwszych akcji polskiego XR-u w ramach konferencji Water Expo w Pałacu Kultury. Extinction Rebellion zakłóciła występ attaché ambasady Holandii, który w ramach koktajlu miał promować współpracę polsko-holenderską i zaangażowanie firm holenderskich w odbudowywanie dróg wodnych, w przerabianie naszych rzek w tak zwane drogi wodne, czyli w kanały, którymi mają płynąć barki z nie wiadomo czym, co oczywiście
zniszczyłoby te wszystkie wartości, które jeszcze chociaż trochę mamy. I co było niesamowite, atasze ambasady Holandii zaprosił nas wtedy do ambasady, żebyśmy opowiedzieli w innych warunkach, bez tego całego towarzystwa, o naszych argumentach, i przyznał nam rację. I stwierdził, że znacznie ważniejsze jest, żeby firmy holenderskie współdziałały przy renaturyzacji rzek i mokradeł w Polsce, niż przy ich niszczeniu. Czy za tym pójdą działania, to trudno powiedzieć, ale pokazuje tutaj różne działania aktywistyczne, żeby pokazać, że to jest niesamowicie ważne. Cecylia Malik, siostry rzeki, szapoba, niesamowita robota dla pogłębienia świadomości roli wody, dzikich rzek w naszym ekosystemie, dla ludzi, dla krajobrazu, dla planety. No a jak się nie uda, to ja mam takie podejście, że i tak musimy te bagna nawadniać i naprawiać. Jeżeli nam się nie uda powstrzymać katastrofy klimatycznej, to nie będzie się dawało żyć nigdzie indziej niż w sąsiedztwie jakiejkolwiek wody. Więc wtedy te bagna będą nam potrzebne. A nawet jak nas już nie będzie, to niech to bagno pochłonie świat naszych błędów. Ja specjalnie nie pokazuję teraz brzydkiego sposobu zniszczenia bagien, tylko bardzo ładny. Amsterdam jest w dużej części wybudowany na torfowisku, nawet nie na osuszonym. Tutaj pod tymi domami jest dobrze zachowany torf, to dlatego one się tak walą i krzywią. W tym jest urok Amsterdamu. I Amsterdamu prawdopodobnie już wkrótce nie będzie. Przykryje go woda w ramach rosnącego poziomu morza. W tej chwili średnia wysokość Amsterdamu to jest 2 metry poniżej poziomu morza. Wkrótce będzie więcej. I czy na tych terenach powstaną bagna? Ja podejrzewam, że jakieś powstaną. To samo będzie dotyczyło naszych żuław Szczecina, dużej części Polski. To jest symulacja świata, poziomu wody, kiedy stopnieją wszystkie lody morskie i lądolody. To nie tak szybko, to za 200 lat, 300 lat może. Ale to już nie jest symulacja. To jest niedawna powódź w Mozambiku. Więc bagna będą odbierały ląd, który im zabraliśmy, i może dobrze. Może to jest właściwa kolej rzeczy i przez kolejne tysiące lat one będą w stanie zakumulować z powrotem, ściągnąć z atmosfery dużą część tego dwutlenku węgla, który my wyemitowaliśmy, bo są jednym z najważniejszych ujemnych sprzężeń wodnych w biosferze. A to jest wizja artystyczna Aleksandra Melentiewa, jak kiedyś może wyglądać świat. Świat, w którym futurystyczna wizja, w którym żyjemy na bagnach. To wszystko. Przedłużyłem, mówiłem godzinę, 15 minut z tą przerwą, więc przepraszam, jeśli za długo, ale jestem gotów odpowiadać na pytania i dyskutować. I Alan, oddaję ci głos. Dziękuję bardzo za bardzo ciekawy wykład. I tak, widzę, że są już jakieś pytania. Przejdziemy teraz na ten tryb pytań. Będę starał się je tutaj wrzucać, tak żeby tutaj wszyscy mogli je zobaczyć i żebyś również ty miał je doczytać, tylko że muszę do nich wrócić, bo niektórzy rzucali wcześniej. Wybieraj. Tu jest pytanie pierwsze, na które wprawdzie, o którym sporo powiedziałeś, ale może coś jeszcze dopowiesz, bo tutaj pani Beata dopytuje się o odtwarzanie torfowisk. Jak, ja ponawiam pytanie, w jaki sposób odtwarzać torfowiska? Jak wygląda restytucja bagien? To jest w gruncie rzeczy bardzo proste, chociaż proste i nieproste. My przede wszystkim musimy zatkać rowy, ponieważ jeżeli kiedyś w jakimś miejscu powstały bagna, to znaczy, że tam jest taki klimat albo taka sytuacja geomorfologiczna, że gromadzi się duża ilość wody. I ta woda była odprowadzana rowami odwadniającymi. Jeżeli te rowy zablokujemy, zasypiemy albo zatkamy
zastawkami, progami, czy jakkolwiek, to ta woda tam pozostanie. Oczywiście to nie jest takie proste, bo zmiany klimatu powodują, że w niektórych miejscach, gdzie kiedyś było wystarczająco dużo wody, żeby powstawały bagna, teraz już jej nie ma. I tak jest między innymi na części obszaru Polski. Ale póki jest, to my możemy ją zatrzymać, zatykając systemy melioracyjne. W innych przypadkach to są dreny, tam gdzie odwodnione torfowiska, torfowiska odwadniano nie rowami, tylko rurami zakopanymi pod ziemią, to trzeba te dreny pozatykać. I tyle. I oczywiście te torfowiska po ponownym zalaniu nie będą wyglądały tak, jak kilkadziesiąt lat temu, zanim je odwodniliśmy. One z reguły odtworzą się w stronę całkowicie innych ekosystemów i trzeba będzie poczekać 100, 200 albo i dłużej lat, żeby one wróciły do tego stanu sprzed. Natomiast emisję dwutlenku węgla powstrzymamy natychmiast, jak tylko poziomy wody, które teraz są na kilkudziesięciu centymetrach pod powierzchnią gruntu albo i na metrze, kiedy one powrócą i zrównają się z powierzchnią gruntu. Więc jeżeli chodzi o... I tak samo ta rola schładzająca torfowisk związana z ewapotranspiracją też powróci natychmiast. Więc poniekąd jest to proste. Natomiast jeżeli chcemy uniknąć tej eutrofizacji, bo zwykle one nie są takie same jak były, dlatego że tam jest zakumulowana bardzo duża ilość azotu i fosforu z rozkładu torfu i odtwarzamy bardzo żyzne mokradła, a niszczyliśmy bagna mało żyzne, bagna mezotroficzne. My możemy sobie na różne sposoby próbować radzić z tą eutrofizacją po ponownym nawodnieniu, ale to już są takie specyficzne, specjalistyczne metody, jak usuwanie zdegradowanej wierzchniej warstwy gleby, co ćwiczyliśmy kiedyś w ramach takiego eksperymentu na bagnie całowami. To się da robić, ale to jest na małą skalę. Na wielką skalę musimy po prostu pozatykać rowy. Dzięki. Tutaj pytanie od Grześka Bożka na temat rozpudy. I dla mnie to też to jest bardzo ważny temat i sytuacja, ponieważ było to dla mnie pierwsze wydarzenie, w którym brałem udział jako taki protest ekologiczny, więc był to mój początek aktywizmu jeszcze w roli wolontariusza pracowni na rzecz wszystkich istot, ale tak pamiętam dokładnie, a Grzegorz pyta, jak wygląda sytuacja rozpudy dzisiaj? Świetnie. Znaczy... Pojawiające się w różnych specyficznych mediach informacje, jakoby rozpuda ginęła, bo nie przeszła przez nie autostrada, są kompletnie wyssane. Znaczy, one się mijają z sednem. Te bagna, o które walczyliśmy, mają się bardzo dobrze. Znaczy, tam się nic nie dzieje. Torfowisko przepływowe głównego basenu torfowiskowego rozpudy nie zmieniło się od czasu, kiedy była ta batalia i nie zmieniło się przez ostatnie kilka tysięcy lat. Natomiast to, że się pisze o pladze barszczu Sosnowskiego w Dolinie Rozpudy, też jest prawdą. To się dzieje nad samą rzeką, głównie powyżej torfowiska. Nie dotyczy torfowisk, dotyczy sąsiedztwa rzeki i rzeczywiście jest to wynikiem tego, że ten barsz był prawdopodobnie uprawiany w PGR-ze, który był w okolicy miejscowości do Wspuda i rozprzestrzenia się stamtąd. I to jest problem dotyczący nie tylko tego jednego miejsca i wielu miejsc, ale nie ma nic wspólnego z tym, czy droga tamtędy przeszła, czy nie przeszła. Natomiast dzięki temu, że nie przeszła, torfowisko zostało zachowane i nic złego się z nim nie dzieje. Dziękuję bardzo. Tutaj mam kolejne pytania. Tu pytanie techniczno, chyba bardziej administracyjne. Czy zasypanie drenu kanału odwadniającego wymaga pozwolenia wodnoprawnego? Czy są na to jakieś dopłaty? Nie ma dopłat. Ja mam nadzieję, że się pojawią, bo Polska ma obowiązek wdrożyć teraz instrumenty na rzecz zachowania w ramach reformy wspólnej polityki rolnej, nowego CAP-u, muszą być instrumenty, które gwarantują zminimalizowanie utraty węgla glebowego. To są tak zwane grunty bogate w węgiel, które nowa wspólna polityka rolna traktuje szczególnie i zakazuje takiej gospodarki na nich, która skutkuje dużymi utratami tego węgla, co w przypadku torfowisk oznacza osuszanie, a przede wszystkim orkan.
Ale wracając do meritum, według mojej wiedzy zasypanie nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego, ponieważ zasypanie rowu odwodniającego nie jest budową urządzenia, a prawo wodne wprost mówi, że pozwolenie wodnoprawne jest potrzebne na modyfikację urządzenia wodnego bądź budowę urządzenia wodnego bądź pobór wody i tak dalej. Więc o ile nie uznamy, że zasypanie rowu jest to pobór wody dla torfowiska, o tyle tego pozwolenia nie wymaga. Nie ingeruje w dno, więc nie jest budowlą. Natomiast oczywiście może zostać potraktowane przez właścicieli, przez instytucje pełniące obowiązki właścicielskie, gospodarza na danym rowie, jako niszczenie urządzenia wodnego. Prawda? Więc to nie znaczy, że wolno wszystkie rowy zasypywać. Natomiast te, które są w gestii właściciela, które są na prywatnych gruntach, ten właściciel może, według mnie, ale to jest moja interpretacja przepisu, zasypać, uznając, że to jest właściwy stan urządzenia melioracyjnego. Bo nie wiem, czy wiecie, że prawo wodne zmusza właścicieli rowów do utrzymywania ich w należytym stanie technicznym. Tylko że nie jest napisane w prawie wodnym, co oznacza należyty stan. Moim zdaniem w okresie ekstremalnej suszy spowodowanej katastrofą klimatyczną należyty stan rowu to rów zasypany. Jasne, dzięki. Tu tym razem Piotr pyta, jak pan ocenia przy założeniu emisji business as usual, kiedy w Polsce nie będzie w ogóle warunków dla bagien, nawet uwzględniając ich czynną ochronę? Pytanie trochę katastroficzne, ale może realistyczne też. My potrzebujemy czynnej ochrony w postaci koszenia tam, gdzie na bagnach mamy zagrożone gatunki roślin i zwierząt, takie jak tą wodniczkę na przykład na bagnach biebrzańskich. I kosimy parę tysięcy hektarów nad Biebrzą po to, żeby tej wodniczce nie zarosły bagna drzewami, bo ona się każdej brzozy boi, bo może na niej usiąść orlik, który ją zje. Ta ochrona czynna będzie tym bardziej potrzebna, im będzie suszej i im szybciej będą w związku z tym te torfowiska biebrzańskie zarastać. Ostatnie kilkadziesiąt lat pokazały, że w dekadach wystarczy parę lat wilgotnych i te torfowiska przestają zarastać. To nie jest tak, że my wiecznie potrzebujemy tam ochrony czynnej. Natomiast no, teraz pewnie to przyspieszy. Natomiast to są specyficzne obszary. W skali takiej dużej wszystkich torfowisk polskich potrzebujemy zatrzymywać wodę wszędzie, gdzie się da, na równo z gruntem. I czy to pozwoli przywrócić procesy torfotwórcze, to trudno powiedzieć, bo na południe od Polski torfowiska się zdarzają, ale jest ich coraz mniej. Natomiast występują mokradła, które też chronią ten węgiel organiczny, który w nich już się zakumulował, chociaż mogą nie akumulować go de novo. A nie akumulują dlatego na przykład, że fluktuacja poziomu wody jest za duża, bo że w lecie za dużo wody paruje i tak dalej. No, my mamy w tej chwili klimat Węgier sprzed kilkudziesięciu lat, a na nizinie węgierskiej nie ma prawie torfowisk. Więc gdybyśmy mieli ten klimat co teraz 10 tysięcy lat temu, to pewnie nie mielibyśmy bagien biebrzańskich czy bagien na Polesiu czy w wielu innych miejscach. Ponieważ bilans wodny by na to nie pozwalał. Za dużo wody by parowało w stosunku do opadów. Więc jeżeli ta sytuacja wskazuje, że nowe torfowiska prawdopodobnie tworzyć się nie będą, natomiast utrzymanie tych, które mamy, jest możliwe jeszcze przez bardzo długo, jeżeli zatrzymamy w nich tyle wody, ile się da. Trzeba robić to, co się da. Jasne, tutaj to w takim razie Borys ma pytanie o to, co można robić. Czy chciałbyś poprowadzić jaką prezentację dla rolników i radnych w okolicy Białegostoku na Podlasiu? Może to jedna z takich działań, robienie co się da. Tak. Tak, załatw, Borys. To świetnie. Chociaż w okolicach Białegostoku jest świetny lokalny obrońca torfowisk Mateusz Grygoruk, współzałożyciel
Fundacji Nasza Natura, który nawet mówi z podlaskim akcentem, jak porządny Sliec, więc może jest bardziej przekonujący. Polecam go również. Czy ten pan Grigoruk ma coś wspólnego z panem Andrzejem Grigorukiem z Wieprzańskiego Parku Narodowego? To jest jego syn. Znakomity hydrolog, najlepszy hydrolog torfowisk w Polsce. Rozumiem, bo ja miałem nawet takie pytanie od siebie o ocenę jakby działań Andrzeja Grigorucha, jak oceniasz jego jako dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego, także w kontekście torfowisk. Dobrze oceniam. Znaczy, dobry dyrektor daje się poznać po paru latach gospodarowania parkiem, a to się żadnemu dyrektorowi właściwie nad Biebrzą nie udało. Średnia kadencja trwania dyrektora w Biebrzańskim Parku Narodowym to były chyba 2 lata, czy nawet mniej. I chyba tyle pan Andrzej był dyrektorem. Więc przez ten czas nie mam absolutnie nic mu do zarzucenia. Poza tym może, że nie podjął odważnych decyzji pójścia na całość, jeśli chodzi o ponowne nawodnienie osuszonych torfowisk, ale żaden z dotychczasowych dyrektorów nie podjął takiej decyzji. Być może dlatego, że jest ona za trudna w kontekście lokalnym i trzeba znaleźć metody, żeby nie wywoływać konfliktu, tylko wykupić ogromne obszary gruntów. Natomiast ja nie widzę powodu, dla którego minister środowiska miałby z powodów przesłanek merytorycznych odwoływać dyrektora, który próbował walczyć z największym w historii pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego własnymi środkami, dlatego że nie było w budżecie parku ani w budżecie ministerstwa środków na tą walkę. To myślę, że to był pretekst. Nie wiem, nie chcę oceniać, co było powodem. Jasne, no to wyglądało na jakąś decyzję polityczną bardziej niż na merytoryczną, ale tak, trudno to oceniać. Pozwolę sobie zadać kolejne pytanie, ale dobiegamy do takiego naszego założonego czasu. Nie wiem, czy pozwolisz na zadanie kilku więcej pytań o przedłużenie przypuśćmy 10 minut sesji, bo pytań jest sporo. Postaram się wybrać te, które tutaj najczęściej przebijają, czy tematy ciekawe. I tak, tu jest pytanie o trochę bibliograficzne. Zadaję je Beata. Jakie źródła wiedzy na temat bagien, publikacje programu mógłby pan polecić? Czy jest możliwość uzyskania kontaktu? Czy Wydział Biologii UW prowadzi działania edukacyjne kierowane do dzieci? Jeśli chodzi o książki po polsku, to ich nie ma. Znaczy są podręczniki dotyczące praktycznej strony ochrony torfowisk, wydane przez Klub Przyrodników. Bardzo dobry poradnik ochrony mokradeł i poradnik ochrony mokradeł w górach. Oraz ostatnio wydana broszurka dotycząca roli klimatycznej torfowisk, też przez Klub Przyrodników, więc to może i do odnalezienia na stronach Klubu Przyrodników. Są podręczniki z takiej dziedziny może bardziej zagospodarowania torfowisk rolniczej. Książka profesora Ilnickiego Torfowiska i torf, która nie jest książką o ekologii torfowisk i o ich ochronie, ale w dużym stopniu o użytkowaniu. Więc póki co trzeba się, polecam stronę bagna.pl, na której staramy się jako Centrum Ochrony Mokradeł zamieszczać najróżniejsze teksty, artykuły na temat bagien. Trochę różnego rodzaju wywiadów, które ja i moi koledzy rozpowszechniliśmy w sieci i w różnych mediach. Z zagranicznych, z angielskojęzycznych publikacji znakomita jest książka dostępna na stronie IMCG, Międzynarodowej Grupy Ochrony Torfowisk, International Mire Conservation Group, Hans Josten, John Clark, Wise Use of Mires and Peatlands. Bardzo dobre kompendium wiedzy, chociaż już ma kilkanaście lat, jest bardzo aktualne i podchodzi tak zarówno od strony ochrony, jak i od strony użytkowania torfowisk rolniczego i na cele wydobycia torfu, próbując zderzyć i zestawić ze sobą te dwie perspektywy. Bardzo lubię tą książkę. No i w ogóle strona IMCG
mcg.net.net. To bardzo dobre źródło najróżniejszych artykułów. Bardzo, bardzo dziękujemy. Znaczy od czasu do czasu zdarza mi się jakiś wykład dla dzieci, ale to nie jest regularna działalność edukacyjna. Mieliśmy taki jeden program jako Centrum Ochrony Okradeł związany z rzekami 3 lata temu, w tej chwili nie, ale bardzo potrzebne. Dzieci entuzjastycznie reagują na bagna i bardzo lubią się w błocie bawić. To jest, podejrzewam, nasz pewien atawizm do zabawy w płytkiej wodzie, w bagnie, więc to jest świetne miejsce dla edukacji przyrodniczej. Dziękuję. I tutaj mamy pytanie. Można odnaleźć mój adres na stronie uniwersytetu, albo proszę zapisać w.kotowski@uw.edu.pl. Zapraszam do kontaktu. Dziękuję. I mamy pytanie od profesora, który rozpoczynał cykl naszych webinarów, od profesora Piotra Skubały. Gratuluję świetnego wykładu i pasji, którą czuć. Jak widzisz zagrożenia dla bagien i torfowisk w świetle projektu nowej specustawy, suszowej przygotowanej przez rząd? Jak oceniasz wysiłki rządu zmierzające do ograniczenia skutków zjawiska suszy? Polityka antysuszowa rządu, czy działania Wód Polskich, bo to jest to wodne ramię rządu, jest schizofreniczna. Z jednej strony doceniam to, że w języku, w oficjalnych wypowiedziach pojawiło się odtwarzanie mokradeł i renaturyzacja rzek nawet. Raptem kilkanaście dni temu został opublikowany przez Wody Polskie polski podręcznik renaturyzacji rzek, którego współautorem jest między innymi właśnie rzeczony Mateusz Grygoruk, który jest znakomitym podręcznikiem, jak naprawiać rzeki i odtwarzać bagienne strefy buforowe. A w tej strategii, tej suszowej, czy specustawie suszowej, we wstępie jest mowa o roli mokradeł, ich odtwarzania i tak dalej. Tylko później, jak się zajrzy w instrumenty wykonawcze, to one nagle giną. To ich nie ma. No jest pomysł, ostatnio się pojawiły pomysły retencji w robach, bardzo dobrze. I na to jest przeznaczone, ma być przeznaczone 200-300 milionów złotych. No dobrze, tylko na projekt tych śródlądowych dróg wodnych, które rozwalą nam hydrologicznie rzeki, znaczy mam nadzieję, że nie rozwalą, bo do tego nie dojdzie, ale które mogą rozwalić hydrologicznie rzeki, odpompować wodę z połowy Polesia i częściowo z Doliny Bugu, jest przewidziane kilka miliardów, tak? Więc to są po prostu kompletnie idące w odmiennych kierunkach działania. No i w ramach tej specustawy suszowej również są dotowane studnie głębinowe. Tak? W ramach, i teraz to jest ta część, która idzie przez Ministerstwo Rolnictwa, rolnicy mogą ubiegać się o retencjonowanie wody, a więc małe zbiorniki wodne oraz budowę studni głębinowych, co jest kompletnie odwrotnym, przeciwskutecznym działaniem, jeśli chodzi o zasoby wodne, bo pogłębia tylko zjawisko suszy. Jeżeli my na suszę reagujemy tak, że sięgamy głębiej po wodę i czerpiemy z zasobów wody, które powinny być nienaruszalne, które powinny zasilać nasze rzeki, bagna, ekosystemy i użytki zielone i tak dalej, no to pogłębiamy tylko problem suszy. Więc no niestety oceniam źle, ale doceniam też to, że pojawiło się tam dużo elementów dobrych. Dziękujemy. Tu mamy jeszcze kilka pytań. Tu akurat Marek zadaje dwa pytania. Jaki wpływ na niszczenie mokradeł ma sprzedaż ziemi ogrodniczej doniczkowej? Jakie znaczenie mają dla istnienia torfowisk bobry? To a propos ich mordowania przez myśliwych. Więc oczywiście prawie cała ziemia ogrodnicza czy doniczkowa dostępna na rynku
jest wyprodukowana na bazie torfu, głównie wysokiego, częściowo niskiego, wzbogaconego i tak dalej. I pomijając to, że to jest ziemia, która się słabo do doniczek nadaje, bo raz przesuszony torf później słabo chłonie tą wodę, a jak już chłonie, to robi się tam właśnie beztlenowo, to wcale nie jest dobra ziemia. To jest to ważna część, znaczy jeśli chodzi o skalę problemu, to jest to znacznie mniej niż osuszanie torfowisk na potrzeby rolnictwa i leśnictwa. Ale wciąż niszczone są pod wydobycie torfu nowe torfowiska, zwykle takie, które aktywnie akumulują węgiel, które są siedliskiem wielu rzadkich, cennych, coraz rzadszych gatunków. To jest w Polsce, to są na przykład torfowiska na Podhalu, to są torfowiska u naszych sąsiadów na Litwie, w Estonii, na Białorusi czy w Łotwie. To jest, stamtąd mamy głównie torf w naszych supermarketach. Więc oczywiście jest to kompletny absurd i on również przyczynia się do tego, że świadomość roli torfowisk jest bardzo zaburzona. Ludzie myślą, że rolą torfowisk jest dostarczanie nam torfu. Ale ja tutaj widzę też bardzo dobry potencjał na kampanię edukacyjną. Jeżeli byśmy przekonali ludzi, żeby patrzyli na worek z ziemią, kiedy kupują, czy ta ziemia pochodzi z torfowiska, czy też jest to ziemia kompostowa, to dzięki temu zdaliby sobie również sprawę ze znaczenia ochrony torfowisk. Więc marzy mi się od lat taki projekt, który jest ukierunkowany właśnie na tą ziemię torfową w marketach i na tego indywidualnego konsumenta. A bobry, no to oczywiste. Bobry są naszymi największymi sprzymierzeńcami w krajobrazie, jeśli chodzi o retencję wody i naprawę warunków hydrologicznych na bagnach. Robią to często lepiej niż my, bo diagnozują miejsca, gdzie najłatwiej zatrzymać dużą ilość wody na zbiegu rowów melioracyjnych, stawiają tamy, nie potrzebują pozwoleń wodnoprawnych, no ale niestety często płacą za to największą cenę, bo dobrze jeszcze jak tamy są tylko rozbierane, bo wtedy bobry szybko je naprawiają, ale przynajmniej decyzją naszych decydentów i to dyrektorów ochrony regionalnych dyrekcji ochrony środowiska mają dostać kulkę w łeb, co często się nie udaje, bo myśliwi ani nie chcą, ani niekoniecznie potrafią strzelać do bobru, bo to nie jest wcale takie łatwe. Więc na szczęście z tych tysięcy zadekretowanych bobrów do odstrzału życie traci kilkadziesiąt czy kilkaset w skali województwa, więc ja mam nadzieję, że to się że ta eksterminacja się nie uda. I oczywiście miejscami konflikt jest, ale ten konflikt można zażegnywać innymi metodami, a przede wszystkim powinno się zażegnywać go, dając rolnikom dopłaty do umożliwiania bobrom robienia tej dobrej roboty. Chyba mi się wyładowuje. Komputer muszę podłączyć, ale mam... Czyli prąd wrócił. Tak, tak, prądu nie było przez parę minut, przez 3 minuty chyba. Ale w Jasne. Czasie restartować komputer i tak dalej. No to świetnie. Ostatnie pytanie, bo też nie chciałbym tutaj przedłużać. Aga pyta, czy mógłby Pan rozwinąć wypowiedź dotyczącą unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności? Co jest w niej wyjątkowo dobre dla bagien, czego konkretnie brakuje? Czy ma realną poprawę sytuacji? Bardzo rozwinąć nie mogę, bo jeszcze jej nie przeczytałem. Dobrze, czytałem tylko komentarze moich znajomych. Nie miałem czasu się w to zagłębić. I według tych komentarzy za mała jest skala. Więc tam jest to wszystko. Tam jest wymóg restytucji dziesiątków tysięcy kilometrów rzek i naprawy bagien. Ale procent tych powierzchni, procent również obszarów rolniczych, które musimy przekształcić na przyrodnicze, wydaje się zbyt mały. Ale nie mogę tego przybliżyć, bo jeszcze się nie zapomnę. Jasne. Tu jednak Iwona jeszcze zadała jedno pytanie, które wydaje mi się bardzo ciekawe i ważne. Mam pytanie, czy bagna torfowiska mają oszacowane tak zwane usługi ekosystemowe?
mają oszacowane, natomiast z tymi usługami ekosystemowymi jest kłopot, że w zależności od tego, jaką weźmiemy metodę szacowania, to one wychodzą bardzo różnie. W tym sławnym artykule Costanzy w Nature z 1997 roku bagna były jednymi z najwyżej wycenionych ekosystemów obok raf koralowych ze względu na regulację, na usługi regulacyjne w biosferze. Ale jeżeli weźmiemy krótki okres czasowy i w zależności od tego, jakie weźmiemy stopy dyskontowe, ja widziałem takie wyceny, w których osuszone torfowiska wychodziły znacznie, jako znacznie cenniejsze od bagien, ponieważ wzięto pod uwagę zyski z produkcji rolnej na nich. I przy normalnych, branych pod uwagę w wyliczeniach ekonomicznych stopach dyskontowych, wtedy te natychmiastowe zyski wychodzą jako znacznie cenniejsze niż te długofalowe zyski klimatyczne na przykład. Ale jest tych metod, jest trochę. Ja nie jestem specjalistą w wycenie usług ekosystemowych, więc nie mam jednoznacznego zdania na temat tego, jakie się powinno stosować. Jestem raczej zwolennikiem wyliczania usług ekosystemowych, ich kwantyfikacji, czyli ile wody, ile stopni Celsjusza, ile, jaki procent gazów cieplarnianych, niż przeliczania ich na pieniądze. Bo jak przeliczamy różne rodzaje usług ekosystemowych na pieniądze, to później te wyliczenia są bardzo niewspółmierne. Bardzo serdecznie dziękuję za wykład, odpowiedź na pytania. Dziękuję też wszystkim uczestnikom. W czasie wykładu było nas ponad 170 osób. Tu w czasie zadawania pytań lekko się wykruszyło, ale teraz jest nas ponad 130, więc bardzo się cieszę. Dziękuję za wszystkie pytania. Przepraszam też, że wszystkich nie jestem w stanie przytoczyć i zadać, ale no jakby czas tam ucieka trochę, więc będziemy kończyli. Dziękuję jeszcze raz Wiktorowi. I równocześnie zapraszam na webinar za tydzień. Będzie to ostatni webinar w naszej serii tej cotygodniowej. Z webinarów nie rezygnujemy, oczywiście one będą się pojawiały, będziemy o nich informowali. Natomiast ten czas, kiedy przyjęliśmy czas na czas pandemii, ten sposób spędzania go i uczenia się nowych rzeczy, słuchania o ważnych sprawach, dlatego wydaje nam się, że już robi się ciepło, więcej można, ludzie wychodzą i mniej chcą czasu spędzać na webinarach, ale będziemy do nich wracać, tak jak mówiłem, za tydzień. Zapraszam. To utrzymać niezależnie od pandemii, to jest znakomity sposób. Jasne, jak najbardziej, tylko może już będziemy po prostu nie w częstotliwości cotygodniowej, my też wracamy do swoich pilnych zadań, nie mamy też mocy przerobowych takich, żeby organizować co tydzień, natomiast będziemy na pewno je organizowali co jakiś czas i będziemy wszystkich serdecznie zapraszali. Za tydzień profesor Krzysztof Schmidt z Instytutu Biologii Ssaków będzie opowiadał o roli korytarzy ekologicznych w ochronie zwierząt. To jest jeden z najlepszych specjalistów w Polsce od tego tematu. Dla nas, jako dla pracowni, która też zajmuje się tematem korytarzy, jako jedna z dwóch bodajże organizacji w Polsce, stworzyliśmy mapę korytarzy, jest strona korytarze.pl. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin i zapraszamy na webinar, który będzie za tydzień. Dziękuję jeszcze raz Wiktorowi, dziękuję wszystkim za obecność i za pytania i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję bardzo i dbajcie o bagna. Zatykajcie rowy, jeśli macie do nich dostęp. Starajcie się legalnie, ale legalnie też można bardzo wiele zrobić. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. Jeszcze raz dziękuję. To ja tylko tak do odniesieniu do apelu Wiktora powiem o haśle, które dzisiaj ukuła Diana od nas pracowni na nutę piosenki znanej, więc chodź, zabagnij mi świat. Także dziękuję bardzo, zabagniajmy świat. Do zobaczenia, dobrego wieczoru. Cześć, do widzenia.